Cześć, witam was moi drodzy, dziś zapraszam was na szósty odcinek mojego konkursu Ligi Typera Euro 2016. No w zasadzie ten odcinek powinien być już wczoraj na moim kanale, ale e, nie miałem czasu go nagrać, bo jak wiecie wczoraj był wielki mecz Polska kontra Niemcy. Ja go akurat oglądałem u swoich znajomych, także nie miałem czasu go nagrać, ale suma summarum... Polska zremisowała z Niemcami. Jest to naprawdę znakomity wynik. No i e, dzięki temu Polska już w zasadzie zapewniła sobie awans z grupy e, na wielkim turnieju. Chyba pierwszy raz od 30 lat. Naprawdę wspaniały wynik. E, no a dziś zapraszam Was właśnie na e, szósty odcinek Ligi Typera. Dzisiaj trzy mecze. Będą to mecze z... Jeden mecz e, z grupy E, czyli Włochy kontra e, Szwecja. No tutaj faworytem są Włosi, ale no, Szwecja wiadomo, ma ibre i, i wiadomo jak to może się potoczyć. E, natomiast e, w grupie D będą to dwa mecze i pierwszy mecz to będzie Chorwacja kontra e, Czechy. Chorwacja pierwszy mecz wygrała, natomiast Czechy przegrały, natomiast drugi mecz to jest Turcja kontra Chorwacja, no tutaj zdecydowanym faworytem jest, są Hiszpanie, ale Turcja pierwszy mecz jak dobrze pamiętam przegrała, także no będą chcieli tutaj coś ugrać, także moi drodzy w tym odcinku typujecie te trzy mecze. No i oczywiście zasady są takie same jak w każdym, ale Wam oczywiście jest, y, przypomnę, na każdy mecz podajecie cztery typy, czyli po pierwsze wynik meczu, po drugie wynik do przerwy, po trzecie szczelca bramki i po czwarte minutę, w której padnie bramka, czyli na przykład na przykładzie Włochy kontra Szwecja tak powinien wyglądać Wasz typ: 1:0 wynik meczu, do przerwy 0-0 szczelc bramki, na przykład Eder, y, minuta. 70 i tak samo robicie dla Chorwacja kontra Czechy oraz Turcja e, Hiszpania. Czas, moi drodzy, macie do godziny 15, a więc e, musielibyście się pośpieszyć. Ale oczywiście, jeżeli ktoś nie zdąży oddać typu na wszystkie mecze, to muszę wam powiedzieć, że pierwszy mecz to jest chyba Włochy kontra Szwecja. Także jak ktoś do 15 nie zdąży, no to wtedy może podać tylko typy na te. Dwa mecze. E, oczywiście nie wolno edytować komentarzy. No i żeby e, wziąć udział, trzeba wzi dać łapkę w górę oraz, oraz zostawić suba. Jeżeli tego ktoś nie zrobił, bo później to będę sprawdzał. E, no i moi drodzy, to jest w zasadzie tyle. Jeszcze tu powinny wam e, dzisiaj dać klasyfikację e, po czwartej kolejce, ale. Dzisiaj, wczoraj, znacznie właśnie z powodu tego meczu Polska-Niemcy nie miałem czasu tego zrobić. I dam Wam to po prostu w następnym odcinku, który powinien dzisiaj jeszcze około 20.00 pojawić się na moim kanale. Także, moi drodzy, tak by to wyglądało. Dziś zapraszam Was do typowania tych trzech meczy. Do wygrania dla zwycięzcy tego odcinka oczywiście są trzy saszetki z Euro 2016 kart, ale oczywiście wszyscy rywalizujecie o główną nagrodę w klasyfikacji generalnej, którą jest zafoliowany boks z 50 saszetkami Euro 2016. Także trzymajcie się do następnego odcinka. Życzę Wam powodzenia. Cześć!